chciałem się Państwu przyznać, że miałem problem, jak to dzieło nazwać, bo chciałem opisać rzemiosło młynarskie. Właściwie to nawet nie wiedziałem, czy powinno się mówić rzemiosło młynarskie, czy rzemiosło młynarza, ale padliśmy na pomysł z synem, że przecież można to obejść i nazwać to od młynarczyka do mistrza młynarstwa, bo to jakby są ramy, które obejmują to, o czym chciałbym mówić. Tylko, że, no tak, pani kierownik odeszła, a w czasie jej wystąpienia mówiła o tych imprezach, które robi, czy tych szkoleniach od Bochenka do, od Ziarenka do Bochenka. I kurczę, teraz się łapię na tym, że to tak wygląda jakby na plagiat, nie? No ale trudno, brnijmy w to. Proszę Państwa, młynarstwo wiatraczne, jak i wodne w okresie od co najmniej XIII wieku do XX było jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki, która mogła funkcjonować tylko i wyłącznie dzięki młynarzom. Młynarzy postrzegano jako osoby wyjątkowe, które potrafią zaprząc do pracy powietrze. Niekiedy także uważano, że mają umiejętności magiczne. W rzeczywistości dysponowali umiejętnościami i wiedzą niezbędnymi do produkcji mąki, ale te nie były znane i rozumiane przez innych. Według nadmłynarza Ireneusza Grali, tradycyjni młynarze, by móc prowadzić działalność w młynie, musieli wykonywać pracę z różnych dziedzin rzemiosła. Młynarz, używając terminologii współczesnej, był technologiem przemiału, oceniał, czy dane ziarno mógł wykorzystać do tego procesu. Młynarz musiał posiadać wiedzę, umiejętności stolarskie i ciesielskie. Nieodzowne było i to, by dysponował wiedzą na temat właściwości drewna, ponieważ większość części młyna i jego urządzeń była wykonana z tego surowca. Dalej, w młynie były wykorzystywane maszyny, stąd umiejętności ślusarskie młynarza do ich napraw i konserwacji były niezbędne. Z kolei do naprawy pasów i ich zszywania wykonywał pracę rymarza. Młynarz musiał sobie też radzić z oszczeniem i konserwacją kamieni młyn, a więc wykonywał pracę z zakresu kamieniarstwa. Szczególnie młynarze wiatrowi musieli wykazać się dobrym słuchem, a z kolei w przypadku młynarzy wodnych musieli znać się na budowaniu grobli i spiętrzeń wody. Młynarz bywał też księgowym, niekiedy kupcem, a także i gospodarzem. Z reguły umiał pisać i czytać. Zatem młynarz musiał dysponować rozległą wiedzą, nabywał ją poprzez długi okres szkolenia i odbywanych praktyk. Na początku XIX wieku pojawia się dokument zwany potem potocznie ustawą o rzemiośle. Mam na myśli postanowienie namiestnika królewskiego, Królestwa Polskiego, przepraszam, tu błędnie napisałem, namiestnik Królestwa Polskiego, generała księcia Józefa Zajączka o zgromadzeniach rzemieślniczych z 1816 roku. Ta regulacja prawna mówiła o tym, jak ma funkcjonować rzemiosło, a w szczególności jak ma funkcjonować urząd starszych oraz cechów. Regulowała bardzo szczegółowo kwestie nauczania rzemiosła oraz przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że ten przepis z 31 grudnia 1816 roku obowiązywał w prawie niezmienionej postaci do 1927 roku, a więc ponad 100 lat, czyli mogą być przepisy, które są i nie są zmieniane. Ale to już historia przecież.
No więc zacznijmy od nauki młynarstwa. Nauka rzemiosła trwała od 2 do 7 lat. Mistrz, nauczyciel nie tylko był zobowiązany do nauczania, ale i do wychowywania ucznia. Przed zawarciem umowy o naukę kandydat na ucznia odbywał 4-tygodniową próbę. Umowa o naukę była zawierana pod nadzorem urzędu starszych. Uczeń, który nie umiał czytać i pisać, musiał być na co najmniej 6 godzin w tygodniu wysyłany do szkoły. Adept młynarstwa za okres nauki nie otrzymywał wynagrodzenia, natomiast młynarz zapewniał mu wyżywienie i nocleg. Po szkoleniu mógł przystąpić do egzaminu czeladniczego. W tym celu mistrz, nauczyciel wystawiał opinię o odbytej praktyce. Z reguły kandydat na czeladnika nie był zobowiązany do wykonania sztuki egzaminacyjnej. Podczas egzaminu kandydat na czeladnika mógł być odpytywany z nauki religii oraz umiejętności czytania i pisania. Tutaj ciekawa rzecz, jeśli chodzi o egzamin praktyczny. Otóż kilka lat po tym postanowieniu z 1916 roku pojawiła się wykonawcza regulacja, która bardzo precyzyjnie określała zakres egzaminów praktycznych w poszczególnych rzemiosłach. Nawet do tego stopnia, że była określana cena, ile może dana sztuka egzaminacyjna kosztować. Mało tego, było istotne też, czy temu kandydatowi na czeladnika uda się tą sztukę egzaminacyjną sprzedać. No, czyli dbano o to, żeby ten młody człowiek nie ponosił zbyt dużych kosztów. I naprawdę proszę mi wiedzieć, że te regulacje odnośnie poszczególnych rzemiosł były bardzo, bardzo szczegółowe. A odnośnie młynarstwa nie ma. Jest po prostu przy słowie młynarstwo pustka. Nie ma żadnej regulacji. Ani odnośnie egzaminów czeladniczych, ani egzaminów mistrzowskich. Dobrze. Wiedza młynarska często przechodziła z ojca na syna. Przy czym zdarzało się, że byli oni na naukę kierowani do sąsiednich młynów. Teraz o wyzwoleniu młynarza. Promocję ucznia na czeladnika nazywano wyzwoleniem. Wyzwalał młynarz szkolący na nadzwyczajnym zebraniu cechu w obecności czeladników i mistrzów przed otwartą ladą, skrzynią cechową, i taką ladę Państwo macie na przedstawia na ekranie. Jest to lada cechowa młynarzy i piekarzy w Kętach. Mistrz, nauczyciel wraz z uczniem stawali przed starszyzną cechową. Uczeń prezentował swoją wiedzę, zaś mistrz świadczył o jego umiejętnościach. Po wniesieniu obowiązkowej opłaty do skrzyni cechowej terminator stawał się czeladnikiem i mógł wybrać młyn, w którym dalej zamierzał praktykować. Prezentuję tutaj ciekawe świadectwo czeladnicze w młynarstwie z 1800 roku. Było ono wystawione dla młynarza z Wierzchowa, wystawione w obecności mistrza cechowego młynarzy w Czaplinku w czerwcu 1800 roku. W tym przypadku tytuł czeladnika został przyznany na podstawie praktyki w młynach w okresie od 1897 do 900. Ciekawa jest ta pieczęć z lewej strony na marginesie. W sprawie 1797 powinna być. Albo do 1900, to zamiast 9 ósemka. Nie, bo jest Czaplinek 1800 rok, więc musi tak być 1700. Dziękuję. Dziękuję, poprawię się. No, sięgamy do którego wieku? 18, tak? Tak. No i bardzo dobrze. Powinno być 1797. Ciekawa jest ta pieczęć z lewej strony. Jest to pieczęć pruskiego zarządu opieki społecznej. No dzisiaj jakoś nie bardzo widzimy, co miała opieka społeczna do młynarstwa. Ale w każdym razie to, co się działo w rzemiośle, było nadzorowane przez władze miasta. Stąd akurat tutaj tak to w Czaplinku zostało zorganizowane.
Z kolei świadectwo czeladnicze w młynarstwie z 1857 roku. Świadectwo potwierdza, że Stanisław Stypczyński złożył egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną w zawodzie młynarza. Dokument został poświadczony lakową pieczęcią. Niestety nie udało mi się tej pieczęci rozszyfrować. Muzeum etnograficzne w Toruniu twierdzi, że jest to pieczęć Izby Rzemieślniczej, ale według mnie Izb Rzemieślniczych wtedy jeszcze nie było. Bardzo fajny dyplom czeladnika młynarstwa z 1909 roku. Ładny dlatego, że w obrabowaniu są jakby symbolicznie przedstawione różne rzemiosła, w tym również rzemiosło młynarskie, wiatrak i młynarz z workiem, chyba jeszcze zboża. Panie Wiesławie, przed Izby Rzemieślnicze powstały jakieś 102, 110 lat temu, dopiero. Tak. W Polsce, tak? To było po pierwszej wojnie, albo w trakcie jeszcze trwania pierwszej wojny. No, gdyby pieczęć była czytelna, to nie byłoby sprawy, a tak to no, żyje w nieświadomości. Kto tam się pod tym podpisał? Czym jako ciekawostka tata przez ładnych parę lat pracował w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Też. Ale wtedy niestety nie interesowałem się jeszcze młynarstwem, a szkoda, bo mogłem o wiele więcej się na ten temat dowiedzieć. Ale jeszcze chyba o tym będzie dzisiaj mowa. Dyplom został wystawiony przez Urząd Starszych Zgromadzenia Młynarzy w mieście Warta dla młynarza Jana Tokarskiego. Dyplom uzyskałem z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Z kolei Muzeum w Jaraczu udostępniło mi ciekawy list czeladniczy młynarstwa z 1926 roku. Jest to książeczka, która jest jakby dwa w jednym, bo z lewej strony jest świadectwo odbytej nauki praktycznej, a z prawej strony jest potwierdzenie zdania egzaminu czeladniczego. Świadectwo nauki potwierdza odbytą naukę w latach 1923 do 1926, wystawiony przez, i tu ciekawa nazwa, intrygująca, przymusowy cech młynarski w Kwidzyniu oraz, jeśli chodzi o świadectwo czeladnicze, zostało w 1926 roku poświadczone przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. No to idziemy w tych kwalifikacjach zawodowych o stopień wyżej. O mistrzach w młynarstwie. Kandydat na mistrza musiał wykonać majstersztyk, czyli sztukę egzaminacyjną. Przykładowo musiał wykonać koło paleczne. Czyli jakby sobie zaprzeczam, bo przed chwilą mówiłem, że nie wykonywano albo nic nie wiadomo, co wykonywano w ramach egzaminu praktycznego, że właściwie na dobrą sprawę i w przypadku egzaminu czeladniczego i egzaminu mistrzowskiego zaliczano odbytą praktykę. Natomiast tutaj pozyskałem odbitkę dyplomu mistrzowskiego z 1987 roku i tam jest wyraźnie napisane, że przedmiotem tego egzaminu praktycznego było koło paleczne. Próbuję się domyślać, czy aby na pewno takie wielkie koło paleczne. Może chodziło o wykonanie wycinku koła. No nie wiem, w każdym razie wykonanie takiego koła no to bardzo ciężkie zadanie i na pewno... Mogło to być koło do młyna wodnego, prawda? Bo młyna wodnego były mniejsze do koła paleczne. Też tak mogło być, też. Ja za bardzo na to wszystko patrzę przez pryzmat wiatraków, tak, masz rację. Egzaminowany musiał komisję uraczyć poczęstunkiem i piwem. To nie kończyło się na kielichu piwa, tylko beczkami to piwo było dostarczane. Czasami w miejsce poczęstunku egzaminowany wpłacał odpowiedni okup do lady cechowej. Na podstawie
postanowienia z 1816 roku Urząd Starszych Zgromadzenia Kunsztu Młynarskiego uznawał młynarza na podstawie wykonanego majstersztyku, czyli w praktyce odbytej praktyki, za majstra, czyli mistrza w młynarstwie. Na koniec ogłaszano go uczciwym mistrzem poprzez wpisanie tego faktu do ksiąg cechowych. Bardzo fajnie to brzmi. Uczciwy mistrz. Sympatyczny blankiet dyplomu majstra młynarstwa, stosowany w Warszawie od 1817 roku, wystawiany przez Urząd Starszych Zgromadzenia Młynarzy. I tutaj bardzo mi się spodobało to, że na tym blankiecie jest wiele wizerunków i wiatraków, i młynów wodnych. Stąd tutaj pozwoliłem sobie na marginesie te rysunki powiększyć. A nawet elementów konstrukcyjnych na dole, bo różne i koło młyńskie, tam jakiś ten od koła palecznego, ta przekładnia, tak, po lewej stronie. Nie wiem, o którym fragmencie Adamie mówi. Tutaj po lewej stronie, to z koła palecznego chyba przejmuje ten koło młynek taki. Okej, okay, może, tak, tak. Chyba o, tu jest też do kucia kamienia ten też zapomniałem, ten młotek, jak się nazywa. Oskar. No, no to tu na dole leży. Dobrze, dziękuję za zwrócenie uwagi. No ciekawe bardzo, piękne. Ciekawe w ogóle, że taki dokument się zachował. Nie? Blankiet niewykorzystany, nie? Do wypełnienia. Teraz na ekranie dyplom majstra młynarstwa z 1849 roku. Jest to zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu majstra wystawione przez Urząd Starszych Zgromadzenia Młynarzy w mieście Iwa. Obecnie jest to wieś Iwanowice. Młynarz Bartłomiej Tomaszewski jako sztukę egzaminacyjną wykonał koło paleczne. I to jest właśnie ten dokument, z którego czerpię informację, że tak, musieli wykonywać koła paleczne. Tu... Ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, że proszę zwrócić uwagę, że ten dokument jest po polsku i po niemiecku, ale ten... w zasadzie jest to dokument chyba w ramach Rosji, nie? To znaczy tak, te dokumenty są często, najczęściej dwujęzyczne, albo polski i rosyjski, albo polski i niemiecki. Tak, tylko że ten jest ciekawy, bo jest polsko-niemiecki w druku, natomiast dotyczy chyba właśnie Rosji, nie? Jako obszaru, na którym Iwanowice się znajdowały. No tak. Pytanie, jakie to są Iwanowice? No to są Iwanowice pod Kaliszem. Czyli stosowali... Ale w Kaliszu przebiegała granica pomiędzy Prusami a Rosją. No tak, właśnie na przykład zacząłem zastanawiać, czy to jeszcze za... Na przykład mało kto sobie zdaje sprawę, że w Kaliszu była cerkiew, nie? Aha. Cerkiew, no bo nawet jest prawosławny cmentarz w Kaliszu, bo tam no, rządzili Rosjanie. Dlatego na przykład no, mam znajomą tutaj, obaj mamy znajomą, bardzo dobrą taką znawczynię tematów młynarskich spod Kalisza. I dla niej wiele spraw tutaj poznańskich czy wielkopolskich już nie jest tak zrozumiałych, ponieważ tutaj były Prusy, a tam już była Rosja. Od Kalisza już na wschód była wszystko Rosja. Także te Iwanowice też były w Rosji. Tam zupełnie często inne zasady, przepisy i normy obowiązywały. Już nie mówię o języku. Nie? Kolega wspomina o Krystynie Belkowej, od której właśnie ten dokument pozyskałem. Zamiennie pojawiają się tutaj tytuły albo list majstrowski, albo zaświadczenie czy dyplom mistrzowski. No, używano tutaj zamiennie albo mistrz, albo majster. Na ekranie list wystawiony przez Urząd Starszych Zgromadzenia Kunsztu Młynarskiego, bardzo podoba mi się ta nazwa, w Dobrzyniu nad Wisłą dla czeladnika Józefa Ostrowickiego.
Tytuł majstra został przyznany na podstawie odbytej praktyki u innych majstrów. Kolejny dokument pozyskany z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. List majstrowski z 1908 roku. Pojawia się tutaj to samo nazwisko, ale ponieważ na tych dokumentach wtedy nie stosowano numeru PESEL, to trudno mi tutaj ustalić, czy to był syn tamtego młynarza z poprzedniego dokumentu, ale w każdym razie wygląda na to, że być może rodzina. I znowu dyplom mistrzowski, czy jak tutaj jest nazwany list majstrowski, został przyznany na podstawie odbytej praktyki u innych mistrzów. Niedawno udało mi się pozyskać z firmy Bio Bakaczyńscy dokument dyplom mistrzowski w młynarstwie z 1925 roku. Został wystawiony przez Urząd Starszy Zgromadzenia Mistrzów Młynarskich w Kaliszu dla Telesfora Bokaczyńskiego, czyli dla seniora rodu aktualnych posiadaczy tego przedsiębiorstwa Bio Bokaczyńscy. Ten młynarz miał młyn wodny na Strudze Zalesia w Doruchowie. W miejscu tego młyna w końcu XVIII wieku wzniesiono na początku XX murowany młyn wodny. Był on czynny do 1958 roku. Jeszcze tutaj zwróciłem uwagę na ten malunek na dole dyplomu. Już jest przedstawiony i zresztą on jest podpisany. Dyplom, przepraszam, budynek, gmach Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijan pod wezwaniem świętego Józefa w Kaliszu. Gmach ten został wzniesiony w 1907 roku. Zachował się do dzisiaj, z tym, że przez te kilkadziesiąt, a właściwie ponad 100 lat zmieniał użytkowników i dzisiaj ten gmach na pewno nie jest we władaniu rzemiosła kaliskiego. Zadałem sobie pytanie, a właściwie do czego mistrzowi był potrzebny do czego młynarzowi był potrzebny dyplom mistrzowski. I właściwie to uświadomiłem sobie, że do trzech celów. Po pierwsze, młynarz, który chciał szkolić młodego adepta młynarstwa, a więc przyjąć go na naukę, musiał posiadać kwalifikacje mistrzowskie. W zasadzie, po drugie, w zasadzie tylko mistrzowie mogli być członkami cechów rzemieślniczych. Były też korporacje czeladników, ale to jest jakby odrębna sprawa. I po trzecie, ustawa z 1848 roku nakładała obowiązek posiadania przez właścicieli młyna lub osobę, która nim zarządza, pełnych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrzowskim, a młynarze ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na budowę młyna musieli posiadać także mistrzowskie kwalifikacje zawodowe. Teraz kilka słów na temat skrzyni cechowej młynarzy. Skrzynia, czyli inaczej lada cechowa, była używana przez cechy do przechowywania najcenniejszych przedmiotów. Była drewniana, dużych rozmiarów lub kuta z żelaza, bogato zdobiona, zaopatrzona była w solidny zamek lub dwa. Dla członków cechu była niemalże świątością, zwana także skarbcem, a nawet matką. Przechowywano w niej dokumenty, statuty, listy, przywileje, księgi, w tym księgi cechowe, rejestry dłużników cechu, tłoki pieczętne, insygnia władzy cechowej, pieniądze, wzorce miar, a także dokumenty o przyjmowaniu rzemieślników do cechu. Były one przechowywane w domach lub izbach cechowych pod opieką starszych cechu, zobligowanych do prowadzenia rejestratury cechowej. Te mądrości uzyskałem w muzeum w Kętach. Dalej, zgodnie z organizacją cechową, skrzynie sprawiali mistrzowie lub bractwa czeladników danego rzemiosła.
ze względu na małą pojemność i różne funkcje cech posiadał ich kilka, nawet kilkanaście. Widoczne różnice w bogactwie dekoracji stosowanej na skrzyniach świadczą nie tylko o zamożności cechu, ale też o ich przeznaczeniu. Zebranie, i to pokażę za chwilę, zebranie członków cechu mogło się dopiero rozpocząć po uchyleniu i otwarciu skrzyni. Tylko przy otwartej ladzie cechowej można było przeprowadzać czynności prawne i administracyjne, w tym egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Trochę mi się to jawi, aby ta skrzynia była takim ołtarzykiem do przechowywania dokumentów, no ale w każdym razie co skrzynia, to matka. Jak laska marszałkowska. Coś w tym rodzaju. No i tutaj pozwalam sobie Państwu pokazać skrzynię cechową młynarzy i piekarzy w Kętach. I jeszcze raz ta skrzynia. O, można już przeprowadzać zebrania cechowe, skrzynia otwarta. Mam przyjemność Państwu pokazać skrzynię cechową młynarzy, prawdopodobnie ze Śremu. Skrzynia jest datowana z 1778 roku. No i ewidentnie widać, że jest to skrzynia należąca do cechu młynarzy, albowiem na boku skrzyni są widoczne i koło wodne, i wiatrak. Oba wizerunki związane z młynarstwem zostały pięknie na tej skrzyni wykonane techniką intarsji, czyli rzeźbienie drewna w drewnie. I teraz tak. Rzemieślnicy, młynarze nie zawsze zrzeszali się w cechu młynarzy. Często należeli do takich zbiorczych cechów spożywczych, przykładowo do cechu młynarzy i piekarzy, na przykład w Kętach czy w Osiecznej, cechu piekarzy, młynarzy, cukierników i piernikarzy, tak było w Rzeszowie, czy cechu cukierników, piekarzy, rzeźników i gliniarzy i młynarzy w Warszawie. W przypadku nielicznej grupy młynarzy na danym terenie byli oni zrzeszeni w cechach różnych, wspólnych lub pospolitych. Nie wiem, czy ta nazwa pospolita to była nazwa obraźliwa, ale taką nazwę stosowano. Niektórzy młynarze sobie nieźle radzili, szczególnie tacy, którzy oprócz młyna posiadali gospodarstwo rolne albo gospodarstwo hodowlane, tak było w Jaraczu, a czasami miał i gospodarstwo rolne i hodowlane. Na zdjęciu dom młynarza w Mikoszewie, piękny budynek, prawie dworek z 1800 roku, był on częścią zagrody holenderskiej. Na posesji znajdował się również wiatrak Koźlak. W tym budynku mieszkali gospodarze, młynarze. No i znany Państwu tutaj z Jaracza dom młynarza. Budynek wzniesiono w XIX wieku. No i to, co przed chwilą mówiłem, że ta osada młyńska to nie tylko młyn, ale i również w tym przypadku hodowla bydła mlecznego i mięsnego rasy holenderskiej krzyżowej. Krzyżowanej. Jeszcze raz zdjęcie domu młynarza w Jaraczu. Ładne zdjęcie wykonane przez szefową muzeum. W niektórych korporacjach młynarzy stać było na budowanie domu młynarza. Tak było w Gdańsku. Pierwotnie w skromniejszej postaci w Gdańsku wzniesiono dom młynarza już w 1655 roku. Ten, który Państwo widzicie na tej zabytkowej pocztówce, wzniesiono w 1831 roku, a po zniszczeniach wojennych został odbudowany w 1800
1997 roku. Dzisiaj tam się znajduje kawiarenka. Pocztówka z wizerunkiem tego domu młynarza pochodzi z około 1910 roku i jest tutaj nie tylko wizerunek domu młynarza, ale i również kościoła świętej Katarzyny, która między innymi była patronem młynarzy. O izbach. Mogę teraz o izbach? Jesteśmy już w XX wieku. W Poznaniu Pruską Izbę Rzemieślniczą powołano do życia w kwietniu 1900 roku. Została polonizowana w październiku 1919 roku. Egzaminy kwalifikacyjne były przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne, które były przy cechach, natomiast skład ich ustalała Izba Rzemieślnicza. Z młynarstwa przeprowadzano te egzaminy do 1927 roku. Dokumentacja z tych egzaminów nie zachowała się, ponieważ księgi wieczyste z egzaminów czeladniczych i mistrzowskich spłynęły w styczniu 1945 roku podczas bombardowania budynku izby przez sowieckie grupy szturmowe. Niemniej jednak zachowały się roczne sprawozdania Izby Rzemieślniczej z tego okresu międzywojennego i na tej podstawie ustaliłem, że w 1926 roku przeprowadzono 96 egzaminów czeladniczych oraz 14 mistrzowskich, a w 1927 roku przeprowadzono 84 egzaminy czeladnicze i 11 mistrzowskich. Od następnego roku, od 1928 roku, egzaminów kwalifikacyjnych w rzemiośle tymżeż już nie przeprowadzano. A dlaczego? Dlatego, że rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 1927 roku zlikwidowało cechy młynarskie, a zawód młynarza został usunięty z zawodów rzemieślniczych i zaliczony do przemysłowych. Szkolenie z rzemiosła młynarstwo nie było już przeprowadzane w ramach struktur izb rzemieślniczych. I do tego mam ilustrację na kolejnym slajdzie. Nie uważasz, że to była decyzja oderwana od rzeczywistości? No przecież młynów indywidualnych pozostawało nadal mnóstwo. Druga połowa XIX wieku i XX wiek to prawie lawinowo pojawiające się młyny przemysłowe, parowe, później spalinowe czy elektryczne. I w związku z tym, no faktycznie to już przestało być rzemiosłem, to już były firmy produkcji. Państwo nie są przykładem przemysłu przecież do dzisiaj, nie? Tylko jednak rzemiosła raczej. No i ale jesteśmy takim tworem, który rzadko się zdarza. To jeżeli rozumieć rzemiosło jako pracę ręczną, no to można powiedzieć, że wiatrak był przykładem na przykład, czy młyn wodny, przemysłu wiejskiego, prawda? Bo tak się często też mówi. Więc ta granica między przemysłem a rzemiosłem to jest jednak taka płynna, bym powiedział. Bo na przykład na Zachodzie cały czas się mówi craft of the miller, tak? Craft, czyli rzemiosło młynarza. Dobrze, na ekranie umowa o naukę zawodu młynarstwo z 1931 roku, czyli już po likwidacji młynarstwa jako rzemiosło. I tu na tej umowie widać, że posługują się na tym druku umowy o naukę. Izba rzemieślnicza jest już wykreślona, a ta umowa o naukę w zawodzie młynarza była rejestrowana przez korporację młynarzy na powiat Jarocin. Po 1945 roku wznowiono egzaminy w ramach struktur rzemieślniczych. I tak w okresie od lipca 1945 roku do czerwca 1978 roku przeprowadzono egzaminy mistrzowskie. I w podobnym okresie, bo od sierpnia 1945 do października 1978 roku przeprowadzano egzaminy
czeladniczy. I tutaj syn mówił, że pracowałem w izbie rzemieślniczej. W gabinecie naczelnika, w którym siedziałem, za mną w szafie były wszystkie księgi wieczyste. No, nie sięgnąłem po nie, a teraz mógłbym Państwu powiedzieć w poszczególnych latach, ile egzaminów przeprowadzono. No, nie skorzystałem z tego. Ale może możesz skorzystać. Tylko trzeba zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że w latach 70., żeby móc prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą, obecne, ówczesne urzędy wymagały nawet papierów czeladniczych. I mam wśród swoich znajomych, którzy dzisiaj na przykład prowadzą księgarnię, czy przedsiębiorstwo jakieś produkcyjne, chemiczne i tak dalej, oni wtedy musieli robić papiery krawcowe. Nawet osoba, która kończyła Politechnikę Poznańską, nie mogła prowadzić własnej działalności gospodarczej, musiała zrobić na przykład kwalifikację czeladnika w zawodzie elektryk i tak dalej. I to było wszystko fikcją, tak? Bo to były na potrzeby tak naprawdę komuny, tak? Że musiał być podkład do tego, żeby ktoś mógł wykonywać własną działalność gospodarczą. Żeby założyć własną firmę. To były takie czasy, nie? No ale w każdym... Właśnie lata 70. Ale w każdym razie w okresie nieco późniejszym, w latach 80. była taka ścieżka, że izba rzemieślnicza jakby wystawiała zaświadczenia, że ktoś ma wykształcenie, które wyczerpuje te... Tak, tak, czyli nie było tego, że musiał odbywać egzamin czeladniczy czy mistrzowski. Ale w każdym razie były z tym problemy. I teraz w dalszym ciągu o tych egzaminach po 1945 roku. W archiwum Izby udało się znaleźć protokoły z tych egzaminów i w jednym przypadku zachował się protokół z egzaminu mistrzowskiego i z tego protokołu wynika, że kandydat na mistrza musiał wykonać, i to było w 1975 roku, musiał wykonać z żyta mąkę 50%. Z kolei kandydaci na czeladników w ramach sztuki egzaminacyjnej w 1975 roku musieli wykazać się umiejętnością obsługi maszyn młyna, rok później obsługi maszyn czyszczących, w 1977 roku uruchamianiem górnej kondygnacji młyna, a w 1978 roku obiciem gazem ramy odsiewacza. Co dalej było? Nie wiem, nie ma żadnych śladów, żeby te egzaminy były przeprowadzane. No zresztą byłyby odnotowane w księgach wieczystych. I nie udało mi się ustalić, co było powodem, że z początkiem 1979 roku przestano te egzaminy przeprowadzać. Być może nie było chętnych do tych egzaminów, ale może też być inny powód, że Izba Rzemieślnicza nie mogła zmontować składu komisji egzaminacyjnej. Że nie miała odpowiednich młynarzy, którzy mogliby te egzaminy przeprowadzać. Taka ciekawostka. W tych księgach wieczystych są zapisane uprawnienia kwalifikacyjne w młynarstwie z okresów wcześniejszych. No tutaj jest okresu międzywojennego. Przykładowo w Księdze Wieczystej dokonano wpisu, że został przeprowadzony egzamin mistrzowski z datą 11 grudnia 1927 roku z dopiskiem, że był to dyplom Starszego Zgromadzenia Młynarstwa. Czyli w ostatnich chwilach przed likwidacją rzemiosła, młynarstwa jako rzemiosła. Przenosimy się do czasów Polski Ludowej. W styczniu 1950 roku zostało utworzone Ogólnopolskie Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Młynarskiego, do którego przynależność była przymusowa, ale z tego stowarzyszenia zostały wyłączone młyny we wiatrakach. I ta struktura była rozbudowana, bo młynarze byli zrzeszeni
w oddziałach Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu Młynarskiego, ale działały w ramach wojewódzkich cechów rzemieślniczych usług rolniczych. Ten twór został zlikwidowany w 1976 roku. No i co? W latach 90. XX wieku zlikwidowano szkolnictwo zawodowe w zakresie kształcenia młynarzy. Natomiast w związku z tym, że zawód młynarza został wykreślony z listy zawodów, w których można się kształcić, szkoły zawodowe, jak i technika, na przykład w Toruniu, Kwidzyniu, we Wrocławiu oraz w Krajence, zaprzestały kształcenia młynarzy. No i mamy XXI wiek. Obecnie tradycyjnego młynarstwa można się tylko nauczyć i wyłącznie od doświadczonych młynarzy. Taką wiedzą przykładową dzieli się z adeptami młynarstwa nadmłynarz Ireneusz Grala, który między innymi w ramach uruchomionego w 2022 i 2023 roku programie stypendialnym Narodowego Instytutu Kultury Dziedzictwa Wsi Mistrz i Uczeń. No, ubolewam, że Ireneusza dzisiaj nie ma z nami. Ja też. Ty też. Tylko małe sprostowanie, Ireneusz Grela. Nie Grala, tylko Grela. Przepraszam. Mam znajomka, który tak się nazywa i często ich mylę. Poprawię się. I Ireneusza przepraszam za to. Już teraz. Dobrze, to miałbym tyle na temat rzemiosła młynarskiego. Skoncentrowałem się na XIX wieku, ale jakoś też przeszedłem i do XX, i do XXI wieku. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.